Witam Was, moi drodzy, w tym drugim dniu Triduum, które jest poświęcone naszemu przygotowaniu do Wielkiego Postu. I te trzy dni poświęcone są teologii Wielkiego Postu, jak o tym wczoraj powiedzieliśmy, pierwszy dzień tajemnica chrztu i ta wymowa tego chrztu dla nas na co dzień. Dzisiaj chcemy powiedzieć dwa słowa na temat nawrócenia, by jutro zakończyć te triduum rozważaniem na temat pokuty w życiu chrześcijanina. Nawrócenie. Pamiętam, kiedyś prowadziłem rekolekcje zamknięte, to były takie rekolekcje powołaniowe u sióstr świętej rodziny z Bordeaux w Warszawie. Same dziewczęta w wieku różnym, szkoła średnia, także już studentki, niektóre nawet pracowały. I wtedy zadam takie hipotetyczne pytanie. Wyobraźcie sobie, wyjeżdżacie za granicę, jesteście z dala od mężów. Co by było powodem, żeby nie zdradzić męża? I tak siedziało kilkanaście, kilkadziesiąt tych dziewczyn w kółko. Więc tak po kolei każda mogła się wypowiedzieć. Padały bardzo różne pomysły, powody. A to będę mieć nieczyste sumienie. A to mąż się dowie. A to to, a to tamto. Dużo, dużo powodów. I dopiero jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia z dziewczyn powiedziała: nie zdradzę męża, bo go kocham. Nie zdradzę męża, bo go kocham. Wczoraj powiedzieliśmy sobie o tym, że w tej relacji wynikającej ze chrztu rodzi się relacja bliskości. Tyś mój syn, tyś moja córka, tyś moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie. Gdzieś przeczytałem taką świetną myśl, tylko nie odnotowałem, czyja to jest myśl, ale jest świetna. Że ten świat nie dzieli się na ludzi wierzących i niewierzących. Ten świat, można powiedzieć, na ludzi, którzy doświadczyli miłości Pana Boga i ci, którzy jej nie doświadczyli. To jest bardzo ciekawe, że diabeł uderza w tę najbardziej podstawową relację, jaką ma dziecko według rodzica. Nie wiem, jesteście w większości rodzicami. I chyba tak się domyślam, takim najgorszym momentem, który przeżywa rodzic, który i nie dośpi, i nie doje, i haruje po to, by dzieciom żyło się dobrze, że zdaje ci się, że całe ręce, całe serce, całe swoje życie chcesz poświęcić temu dziecku. Chcesz jak najlepiej. I nagle okazuje się, że jakiś tam celebryta, czy jakiś głupek z TikToka, czy z internetu ma więcej do powiedzenia w życiu twojego dziecka niż ty. A tym bardziej, kiedy to boli, kiedy to wszystko jeszcze podważa twój autorytet, twoją miłość. Myślę, że diabeł był naprawdę, diabeł jest inteligentny. To bestia diabelna wiedziała, w co uderzyć. Pamiętacie ten obraz drzewa rajskiego? Jeśli zjemy owoc z tego drzewa, pomrzemy. Nie pomrzecie. A w duchu można dopowiedzieć, Bóg tylko tak gada. Co on się zna? Daj sobie spokój, nic ci nie grozi. On po prostu chce cię trzymać w jakiejś niewiedzy, w jakiejś bojaźni, w jakimś strachu. Nie pomrzecie. Uderzyć w to najbardziej, można powiedzieć, delikatną relację, jaką ma dziecko z rodzicem. I żeby było jasne, diabeł będzie uderzał właśnie w tę relację pomiędzy mną a Bogiem. Czy to nastąpi na skutek mojego grzechu, na skutek moich decyzji? Bardzo często to następuje na skutek decyzji osób, które mi osłabiają obraz Pana Boga. To może być życie, wpływ mojego ojca, mojej matki. To może być wpływ towarzystwa, to może być wpływ osoby duchownej, która gdzieś, można powiedzieć, mocno uderza w tę relację człowiek-dziecko,
Bóg, Ojciec. I wydaje się, że dlatego ten świat gdzieś szuka tego Pana Boga, albo raczej inaczej, przestał Go szukać. Dlatego, że przestał widzieć w Bogu Ojca. Można by powiedzieć, że cały świat nam w głowie cały czas układa, że Bóg nie chce dla nas dobra. Że Bóg czegoś nam zabrania, czegoś nam zakazuje. Że Bóg chce nas trzymać w jakimś napięciu, w jakimś strachu, w jakiejś izolacji. Tymczasem, co może chcieć Bóg od człowieka? To jest w ogóle pytanie, trochę może być bezsensowne. Czy Bogu czegoś brakuje? Jaki cel ma Bóg wobec człowieka? Tylko taki, żeby człowiek był szczęśliwy. Jego słowo jest słowem, które mówi o szczęściu. Oczywiście to nie jest szczęście w sensie jakiejś wysokowartości, w sensie możemy powiedzieć, że człowiek traktuje to szczęście jako tylko przyjemność. Ale to szczęście jest stanem, w którym człowiek żyje po Bożemu, czy najprościej mówiąc, żyje po ludzku. I to jest szczęście, które Bóg daje. Czasami zdarza się, że ktoś mówi, Bóg narysował ścieżkę mojego życia, ma pewien plan na moje życie. Potocznie można było tak powiedzieć. Ale wtedy ktoś może powiedzieć, no to kurczę, to kim ja dla Niego jestem? Aktorem, który ma odegrać swoją scenę? Bóg mi jeszcze tu rozpisał scenariusz, proszę bardzo, masz, odegraj swoją rolę? Czasami mówi, że Bóg tak chciał. Mnie to w ogóle tak wkurza, czasami to... Nie chcę, broń Boże, nikogo dotknąć, ale czasami to tak jest, że jedzie szalony na tym motorze, rozwali się gdzieś na drzewie i napisze na grobie, Bóg tak chciał. No Bóg chciał, żebym się rozwalił, tak? No czasami są takie sytuacje, że człowiek myśli, Boże, no jak Bóg chciał? I czasami tak wsadzamy na tego Pana Boga, no Bóg tak chce. Bóg chce, żebym był szczęśliwy, żebym jako człowiek się spełnił. A jeżeli ja będę szczęśliwy, to będę dawał również szczęście innym, będę tym szczęściem zarażał. To jest Bóg, który mnie kocha. Natomiast te wszystkie inne rzeczy, te wszystkie różne podpowiedzi, które świat mi daje wobec Pana Boga, to są podpowiedzi, które nie pochodzą od Boga, pochodzą od zła. Dlatego właśnie jest bardzo ważne widzieć ten kontekst nawrócenia w kontekście proszenia o doświadczenie Jego miłości. Jeżeli mam za sobą jakiś bagaż doświadczeń z własnej historii, z własnej przeszłości, jeżeli może mam jakieś nieporozliczane krzywdy, jakieś niezagojone rany, jeżeli gdzieś są jakieś zatargi, które gdzieś jeszcze ciągle, można powiedzieć, gdzieś we mnie wzbierają, to tym bardziej muszę zaprosić tam Boga. Ty we mnie przebaczaj. Ty daj mi łaskę doświadczenia miłości. Jak dziecko doświadcza miłości, to słuchajcie, to dziecko, można powiedzieć, lata, jak odrzutowiec. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką możliwość bycia w domu dziecka. Pamiętam jeszcze z czasów seminaryjnych, studiowałem w seminarium koło Siedlec, diecezja siedlecka. Był to taki dom w Kisielanach, dom dziecka. I my w ramach takich praktyk jeździliśmy co 2 tygodnie do tego domu dziecka. I to, co uderzało od samego początku, od samego wejścia, te dzieci, zwłaszcza te małe, leciały, biegły, rzucały się na szyję. Weź na ręce, pogłaszcz. Dzisiaj nie wiem, czy by się człowiek nie bał, bo to zaraz by oskarżyli, nie wiadomo o co. Ale ten obraz tego dziecka, które pędzi, które można powiedzieć, tak domaga się takiej czułości, bliskości, jakiejś uwagi, można powiedzieć mocniej, miłości, akceptacji, że jest gotowe wpaść w ręce obcej osoby. I czy tak czasami nie jest w naszym życiu? Czy my czasami nie przypinamy takich dzieci z domu dziecka, którzy właśnie nie mają poczucia miłości Ojca. Teraz mówię o stronie duchowej. I czasami wpadamy w różne inne objęcia. W jakieś jogi, w jakieś mantry, w jakieś wróżbitów Maciejów, nie wiem kogo tam jeszcze. Gdzie człowiek pędzi
szeroko rozkłada ręce, szeroko woła: przyjmij mnie, przygarnij mnie, zaakceptuj mnie. Bo człowiek gdzieś nie nosi w sobie tego doświadczenia Bożej miłości. To jest szalenie, szalenie ważne, bo ta miłość będzie świadczyła o mojej tożsamości. O to, kim jestem. Bóg właśnie powiedział: tyś jest moje dziecko. Koniec, kropka. Nic z tego nie zmieni. Choćby nie wiadomo, co się działo, nic z tego nie zmieni. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Pamiętam takie doświadczenie, szalenie dla mnie ważne, bardzo osobiste. Podczas rekolekcji, lekcji o Divina u Salwatorianów w Krakowie, kiedy także gdzieś te braki doświadczenia Bożej miłości na skutek historii, na skutek przeszłości. I pamiętam, jak to Słowo Boże, pierwszy rok tych rekolekcji, nic, po prostu człowiek je przeżył. Dopiero drugi rok, 8 dni tych rekolekcji w zamknięciu, tylko Słowo Boże i człowiek. I nagle się okazuje, że Pan Bóg bierze swoje dziecko, bierze mnie na ręce i mnie kołysze. I pyta: chcesz jeszcze? Słuchajcie, był taki moment w moim życiu, że ja się bałem o cokolwiek prosić Pana Boga, bo On to wszystko spełniał. To było tak, jak czasami rozpieszczamy dziecko. Chcesz to? Proszę, masz. Chcesz to? Proszę, masz. W pewnym momencie mówię: Boże, przestaję się modlić, bo zaraz Pan Bóg to wszystko spełni. W tamtym momencie można było powiedzieć, że doświadczyłem takiego wielkiej miłości. Dla mnie to nie jest coś teoretycznego, że ktoś mówi: Bóg cię kocha. Bo ja tego doświadczyłem. Jak ktoś czegoś doświadczył, to choćby jego życie się inaczej potoczyło, to jednak zawsze mam możliwość wrócenia do tego. Dlatego też to jest tak bardzo ważne, żeby prosić Pana Boga: pozwól mi doświadczyć swojej miłości. Tak jak czasami mówimy do człowieka: pokaż mi, że mnie kochasz. Pokaż, daj, żebym doświadczył tego. To jest szalenie ważne. I Bóg, jak dziecko go prosi, Bóg naprawdę z tym doświadczeniem przyjdzie. To jest szalenie ważne, by doświadczyć, bo dziecko, które doświadcza miłości, ono zupełnie inaczej funkcjonuje, zupełnie inaczej żyje. I wtedy nie zasługuje na miłość, tylko żyje miłością. Ten wstęp jest bardzo ważny, ponieważ dzisiaj chcę powiedzieć 2 słowa na temat nawrócenia. No czymże jest nawrócenie, jeśli nie powrotem do miłości? Jeśli nie powrotem do Boga, który jest Ojcem? To czytanie z Dziejów Apostolskich pokazało Szawła. Człowieka wykształconego, faryzeusza, gorliwego, który wypełniał co do joty wszystkie przykazania. Przypomnę, że Żydzi mieli dekalog, to jeszcze nic, 10 przykazań. Pobożny Żyd był zobowiązany przestrzegać 613 przykazań, które opisywały jego całe życie, pobożnego Żyda. Więc można powiedzieć, że jeżeli faryzeusz, to ten był gorliwy, to przestrzegła tego dokładnie, skrupulatnie, stąd dotąd. Wykształcony i ślepy. Przecież to on jest świadkiem ukamienowania Szczepana. To przed nim składają szaty Szczepana. To on wystarał się o to, żeby prześladować wyznawców drogi Chrystusa. Żeby było jasne, Szaweł widział w chrześcijaństwie, w tej drodze Chrystusa, widział zagrożenie rozbicia judaizmu. On wspaniale znał słowa Boże, Starego Testamentu. Nagle tu mowa o jakimś Mesjaszu, który ma przyjść, który przyszedł. Nagle można powiedzieć, jest taki moment, że oni rozbijają wspólnotę żydowską, tak Szaweł twierdzi. I dlatego ma rządzę, jest rządzą zabijania uczniów pańskich. Dyszał to rządzą. Można by powiedzieć, dyszał z takiej gorliwości. Bo tak bardzo chciał widzieć religię.
prawo, niezachwianą, równiuteńką. Że w tym wszystkim gdzieś zobaczył, że nawet jak będzie zabijać człowieka, że to się nic nie dzieje, bo przecież on ma prawo. On ma religię. I był ślepy. Te łuski, które spadają z oczu po modlitwie Ananiasza, to łuski to nie tylko to, że to jest zaciemnienie umysłu, zaciemnienie wzroku, że on naprawdę nic nie widzi. To nie jest tylko ślepota, można powiedzieć, zewnętrzna, to jest ślepota wewnętrzna. Szaweł nie widzi świata tak, jak widzi go Bóg. Czy dzisiaj chrześcijaństwo jest prześladowane? Można powiedzieć tak. I można powiedzieć, że to jest nic nowego. Nic nowego w życiu świata. O co chrześcijanie byli oskarżani w Cesarstwie Rzymskim? Potęga Cesarstwa Rzymskiego. Czy wy to sobie wyobrażacie? Te cesarstwo, które sięgało aż po Anglię, można powiedzieć po cały świat, który się wydawał wtedy światem pełnym, całkowicie odkrytym. I teraz jakaś tam sekta chrześcijańska, nawet oni nie wiedzieli, że to jest chrześcijańska, jakaś sekta żydowska, tak mówiono o chrześcijanach. Naraz ta sekta staje się tak niebezpieczna. Dlaczego? Bo ona zaczęła wywracać porządek rzeczy, porządek państwa. W czym ten porządek państwa został wywrócony? W innym traktowaniu Boga. Słuchajcie, Rzymianie mieli cały panteon bóstw. Boga od tego, od tego, od tego, od tej sprawy, od tamtej sprawy i tak dalej. Czasami nasza pobożność chrześcijańska jest zupełnie podobna. Mamy świętego od tego, świętą od tej, świętego od tamtego, wszystko rozmodlimy. Przed laty zrobiono taką ankietę u Włochów popularności świętych. Oczywiście wygrał ojciec Pio, to sprawa zrozumiała. Na drugim miejscu był święty Franciszek, na trzecim jakiś lokalny święty. Na czwartym miejscu był Pan Jezus. Czasami nasza pobożność chrześcijańska też jest pogańska. Albo święta Rita. Gdzie tam święta Rita? Teraz święty Szarbel. Gdzie tam święty Szarbel? I pewnie każdy z was by tu miał swój ołtarzyk tych wszystkich świętych. I tak czasami można załatwić religijność, tak poustawiać i naraz człowiek powie, zaraz, a gdzie to Pan Bóg w tym wszystkim? Więc wyobraźcie sobie, że jest ten panteon bóstw rzymskich od groma bogów. Ten od tego, ten od tamtego, tamten od tych spraw. Jaki problem wstawić tam jeszcze jednego Jezusa? Zresztą nawet wśród tych wszystkich prześladowców rzymskich była taka propozycja, nie ma problemu, wstawcie tam tego swojego Jezusa, posypcie mu kwiatki, popalcie mu kadzidełko. Super, czego wy się czepiacie? Słuszcie ofiarkę Bogu. No to normalne, no o co wam chodzi? Religia pogańska spowodowała, że człowiek, który wchodził do świątyni, naprawdę czynił czyny religijne. Ale kiedy wychodził z tej świątyni, wracał do życia. Problem religijności czy problem pobożności polega na tym, kiedy ona oddziela człowieka od sakrum i profanum. Albo inaczej, dzieli życie na sakrum i profanum. Więc nie ma problemu. Wejdź, popal kadzidełko, złóż ofiarkę, posyp kwiatki i koniec. Nic dalej. Słuchajcie, te czasy Cesarstwa Rzymskiego no normalnie dzisiaj wracają. Jeszcze się godzą, że chodzimy do kościoła. Chódź sobie. Jak chcesz, to chódź nawet na katechezę. Dobrze, chódź. Nic poza tym. Wy trochę żyjecie w innym świecie, bo tu jest zupełnie takie multikulti, to człowiek w ogóle nie wiadomo, czy jest w stanie zachwycić, czy zgorszyć. Ale w Polsce coraz bardziej dotykamy takiej sytuacji, że ty nie możesz powiedzieć o Bogu. Pisze mi człowiek, który chce przyjechać na męskie rekolekcje, mówi, proszę księdza, ja muszę przyjechać na te rekolekcje, już mam dosyć tej pracy. W tej pracy ciągle wszystko jest na Kościół, ciągle wszystko jest na Boga. Muszę pooddychać wiarą, ja muszę pojechać do ludzi, którzy myślą tak jak ja. Można powiedzieć, że jest jakaś taka pewna forma prześladowania chrześcijaństwa, tak jak Cesarstwa Rzymskiego.
Jeszcze wybaczu, dobra ciemnota, niech se chodzi do kościoła. Niech się do tej swojej Bozi modlą. Niech se ofiarki składają. Głupi, niech se składają. Niech se kwiatki sypią. Niech se kadzidełka palą. Ale nie wychódźcie z tym, broń Boże, poza kościół. Jeden z księży opowiadał taką sytuację, kiedy to jego siostrzenica była na jakimś imprezie w pracy. No tak się trafiło, że impreza była w piątek. Cały stół zastawiony jedzeniem, świninka i te inne sprawy. No patrzy, ta coś dziubie, jakiś serek, jakiś pomidorek. No gdyby jeszcze powiedziała, że wege, super. Ale oni coś tak znali, że ona to chrześcijanka. Słuchajcie, jak dali jej najazd, co ona tu wyprawia? Czemu ona ich prześladuje? Co, ty chcesz nas tu nawracać? Ona, słuchajcie, wcale im tam katechezy nie głosiła. Ona wcale ich nie nawracała, nie mówiła, wy mięsożercy, świniożercy, w piątek Bóg was pokaże za to jedzenie mięsa. Opamiętajcie się, już 3 dni ciemności będą. Ona tak wcale nie mówiła. Ona po prostu nie jadła mięsa w piątek. Wiecie, jaki był hejt, jak się na nią rzucili? Dlaczego? Bo ona zaczęła inaczej żyć. Zaczęła żyć zgodnie z wiarą. Pomyślcie się, co to by było, gdybyśmy zaczęli żyć zgodnie z wiarą. Ten świat nas by po prostu zniszczył. I ten świat będzie nas niszczył. Tak jak Cesarstwo Rzymskie prześladowało chrześcijan, tak można było powiedzieć, Cesarstwo Polskie, nie wiem, Europejskie, to dobrze widać, niszczy chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo nic już nie musi mówić. To chrześcijaństwo nie musi wcale głosić katechez. To chrześcijaństwo jest najgorsze w tym, że ono jest. Bo to jest ciekawa rzecz, że mimo wszystko gdzieś te oczy są wpatrzone w Kościół. Mimo wszystko, co on powie, jak on się zachowa. I bardzo często gdzieś przegrywamy tę walkę, bo kiedy chcemy iść do ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa, to czasami jest w nas taka pokusa upodobnienia się do tych ludzi. I czasami rezygnujemy z własnych wartości. Można powiedzieć, właśnie jesteśmy takimi dziećmi, które nie mają swojego poczucia wartości, nie mają swojego poczucia tożsamości i chcą się upodobnić. Jedna kobieta mi kiedyś powiedziała, proszę księdza, no w moim życiu się źle pokićkało wszystko. Ja zawsze miałam takie zdanie, jak trzeba było mieć. I nagle, kiedy powiedziałam swoje zdanie, ludzie powiedzieli, dosyć, co ty gadasz, ty nie jesteś taka. Zawsze mówisz inaczej. No wie, co ty oczekujesz? Oni cię nie znają prawdziwej. Bo ty zawsze mówiłaś to, co chcieli, żebyś mówiła. I nagle, kiedy powiedziałaś swoje zdanie, to się okazało dla nich szokiem. Ten świat ma łuski na oczach, tak jak Szaweł. Ten świat prześladuje chrześcijan, dlatego że ten świat nienawidzi Chrystusa. Dlatego ten świat brnie w ciemności. Ale można powiedzieć, to, że ten świat brnie w ciemności, to w pewnym sensie na własne życzenie. Gorzej, kiedy człowiek wierzący brnie w ciemności. Gorzej, kiedy ja zaczynam właśnie oddzielać moje życie od tutaj życia sakramentalnego, życia kościelnego, od mojego życia codziennego. Ileż razy ja chcę słuchać, nie chcę mi się słuchać tych głupot, takiego, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie, brzydko nie było z ołtarza, takiego mówienia, niech się Kościół nie miesza do polityki, niech Kościół się tam nie miesza, siam, siam, tamtam. Ci mi jeden w komentarzu wcześniej napisał, no tak, politykierstwo. Tylko za to, że dałem emblemacik flagi narodowej na profilu facebookowym. Bo teraz obowiązkowo trzeba ukraińsko, a dałem polsko. A tak, polityk. Jakbym dał ukraińsko, to by nie było polityki, ale że polsko dałem, no to już atak. Więc tylko przypomniałem, że polityk to ze słowa greckiego ktoś, kto dbał o miasto, państwo, miasto, polis. Przeciwnikiem polityki, czyli dbania o dobro wspólne, nazywano idiotes. Za dużo tych idiotów. Jaka sfera mojego życia nie potrzebuje Boga? Jaka sfera mojego życia stawia Boga poza nawias? Jeżeli kocham, tak jak ta dziewczyna,
z samego początku. Nie zdradzę męża, bo go kocham. Nie będę mówić źle o Bogu, nie dlatego, że ktoś usłyszy, nie dlatego, że będę miał wyrzuty sumienia, nie dlatego, że będę chciał do spowiedzi. Nie zdradzę Boga, bo go kocham. To jest zupełnie inna zmiana myślenia. I rzecz zupełnie już ostatnia. Zmiana myślenia, metanoia. Greckie słowo nawrócenie to jest metanoia, drugi umysł. Drugi umysł. Naprawdę stosunkowo niedawno na to wpadłem. Człowiek jest ciągle stary, ciągle się uczy. Co robi świat z człowiekiem? Świat zmienia człowiekowi umysł. Zmienia mu myślenie. Gdzie zaczyna się zmiana postępowania człowieka? Od jego myślenia. Jest takie powiedzenie, ktoś kiedyś mówił, że jak szedł syn do seminarium, przełożonych słuchaj, ale swój kuferek miej. I czasami tak bywa, że człowiek tak słucha, słucha innych, jednym uchem, drugim wypuszcza. Dobrze. I tak wie, co ma robić. Zmiana myślenia powoduje, że zmieniają się czyny. Cały świat chce nam wykręcić głowę i wkręcić tam głowę świata. I można było powiedzieć, że Jezus mówi dokładnie o tym samym. Metanoia, zmiana umysłu, zmiana głowy, zmiana myślenia. I obserwuję teraz te zmiany, które dokonują się w Polsce od młodego wieku. Kiedyś jeden z proboszczów powiedział, księdza już nie zmienią. Bo to jest tak, jakbyś chciał nagiąć stare drzewo. No, jeszcze nie takie stare. Ale jakbyś chciał nagiąć stare drzewo, ono pęknie. Ale kiedy młodą brzuskę zaczniesz naginać, to ona wyrośnie tak, jak chce. Dlatego ta cała, można powiedzieć, manipulacja, można powiedzieć, ta cała dechrystianizacja idzie od maleńkości. Delikatnie. Sączyć kropelki. To. I nagle się okazuje, że kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który ma lat kilkanaście, to ten człowiek w ogóle niby wychowany w rodzinie katolickiej, niby w tradycji katolickiej, ale jak słuchasz poglądów, myślisz, Boże, skąd to się dziecko wzięło? Delikatne sączenie, zmiana głowy, zmiana myślenia. Zobaczcie, że to wszystko, co zadziało się w życiu, czy Szawła, czy w życiu apostołów, tam dopóty nie było zmiany myślenia, dopóty nie było nawrócenia. Przypominajcie sobie pierwszego papieża Piotra, któremu Jezus powiedział, ty jesteś Piotr Opoka, na tobie zbuduje swój kościół. Super, Piotr cały w skowronkach. Za chwilę ten sam Piotr słyszy, zejdź mi z drogi szatanie, nie myślisz o tym, co Boże. Bo Piotr już chciał Jezusowi ustawić całe życie. Jezus mówi, Syn Boży będzie wydany w ręce ludzi, zostanie zabity, zostanie odrzucony. Niech Bóg broni. Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Ten Piotr, który się później zaparł Jezusa, nie przed prześladowaniem, nie w cierpieniach, nie w torturach. Sprzątaczka zapytała, służąca, ty jesteś chyba z nim. Nie znam tego człowieka. Patrzcie, jak musiał się zmienić myślenie po zmartwychwstaniu. Przypomnijcie sobie synów Groma, Jana i Jakuba, Boanerges. Przez matuśkę załatwiali u Jezusa, weź to załatw, żebyśmy byli w jego, po jego stronie lewej i prawej. I można powiedzieć, że cały ten katalog tych wszystkich apostołów, wielkich świętych, jakbyśmy tak wzięli, rozłożyli na czynniki pierwsze, to można było powiedzieć, im było potrzebne zmartwychwstanie Jezusa. Najpierw męka, śmierć i zmartwychwstanie, bo oni zrozumieli, że to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Uczniowie do Emaus idą, Jezus się do nich przyłącza, oni go nawet nie znają, nie rozpoznają i ciągle mówią, a myśmy się spodziewali. Jezus zaczyna im tłumaczyć słowa, rozpoznają go przy łamaniu chleba. Boże, zmiana umysłu. Zmienić umysł. Zmienić sposób myślenia na Chrystusowy. Ja myślę, że nie tylko wy, ja też bym dał, nie wiem, od groma przykładów ludzi, którzy chodzili na pielgrzymki. I to w pierwszej piątce. Jeździli na oazy, jeździli na obozy harcerskie, jeździli na KSM-y, nie wiem, różańców 15 tysięcy odmówili. Wszystkiego tu namnożyli. A przyszło co do czego, dzisiaj są dawno już poza kościołem. Oni zmienili praktyki, ale nie głowę.
Szaweł był tak pobożnym, tak poukładanym, tak prawowiernym, ale miał złą głowę i robił więcej szkody niż pożytku. I my możemy naprawdę chcieć tak nadrabiać naszą pobożnością, ale nie zmieniać naszej głowy. Ja może, będę tak, że ja tutaj, nie wiem, całą gregoriankę na raz odprawię. Jest to niemożliwe, bo to 30 dni musi być. Ale gdyby tak się uwziął, 30 dni mszy by odprawił, abym wyszedł z tego kościoła i żył jak człowiek, który nie zna Chrystusa, to nic nie jest. Dziewczyna w pewnej KSM-ie, liderka, szefowa, ura bura, można powiedzieć taka bojówka katolicka, taka poszła na studia. Zamieszkała z chłopakiem. Pytają, no ale jak ty to robisz, no jak ty to godzisz? Przecież to jest grzech. Obraziła się, już więcej do KSM-u nie przyszło. Zmieniła praktyki. Do tej pory były takie, za chwilę były inne. Nie zmieniła głowy, nie zmieniła mentalności. Metanoia, nawrócenie głowy. A to nawrócenie głowy dokonuje się poprzez słowo i poprzez sakramenty. Kiedy ja zaczynam mówić, bądź wola Twoja, kiedy ja zaczynam słuchać tego słowa, wiara rodzi się z tego, co się słucha. Jeżeli my jesteśmy 24 godziny na dobę otoczeni słowem tego świata, tym kapaniem tego wszystkiego, to ile chcesz dać na odtrutkę? Muszę słuchać Słowa Bożego. Ono zacznie zmieniać moje życie. Pod warunkiem, że zechcę je przyjąć. Tak, można świętować mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i można zostać i być nadal niewierzącym. Metanoia to jest zmiana umysłu. I myślę, może już zupełnie ostatnio, bo się rozgadałem tradycyjnie. Będziecie może robić postanowienia na Wielki Post. Tutaj pączków chyba nie macie, więc nie wiem, jakie robicie postanowienia, czego tam nie będziecie jeść, czy ciasteczek, czy nie wiem, czego tam jeszcze. Czy może, nie wiem, nie będę pić alkoholu, chociaż tu u was prohibicja. Może nie będę palić papierosów. To są wszystko dobre postanowienia, żeby był jasny, ja się z tego nie naśmiewam. Ja chciałem zapytać, co to ci daje w relacji do Boga? Że schudnę? Od poprawa. Zmieniać myślenie. Myśleć po Bożemu. Jak człowiek będzie myślał po Bożemu, zacznie robić po Bożemu. Ale to nie działa zawsze odwrotnie. Amen.